I gramy się Wiedźmina, w Wiedźmina. Długo nie ma. Musiał wyjść inną drogą. Nieistotne. Pozytywnie prawdziwie. Suponuję, że pułapka jest gotowa. Owszem. Zajmij się zadaniami w dzielnicy handlowej. Zostawię sprawę w rękach naszego najlepszego agenta. Hehe, pierdolik. Easy. Już jesteś trupem. O kurde. O kurde. Uła. Coś nie pykło. Wczytaj. Coś nie pykło. Dobra, pomijmy to. Miej litość. Miej litość. Nic nie zabija. Gin, sokin, synu. Daj, żołnierz. Gin, ścierwo jazdę. Ten mieczek. Najpierw pójdę po swój ekwipunek, nie? Zabiję cię! Dawaj, 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 dawaj. Już jesteś trupem. Chyba ty. Szczątki. Jeszcze ktoś? A, łucznik. Dawaj go. Okej. Okej. No ale dobra. To się tutaj świat zobaczyć da się. Ho, fakt, sporo tego jest. Dobra, wejdźmy w dziennik. Tutaj, że tak powiem, wszystko już ścisnąłem. Sześć. No dobra. Rzeźba. No, tu można coś schować. Dobry myk, dobry, dobry. Okej, zadanie. Jestem zapisany, nie. Przeciwną stronę. Gdzieś tam. Kurwa. Też kobieta. Szkoda dla was słów. Ej, a fuk? Do fuk? A dźwięk? Jakby coś. Nie mamy. Co
co z tym. Co z nami będzie, gdy spotkamy się na zakręcie. Gdzieś można iść, okej. Piesio! Hop, hop. Tutaj. Nie. Gdzieś. Nie, no to nie tu. Gdzieś to jest. Za mało. A może muszę w noc, ten, w sensie rano przyjść. Nie, no to jest. Dwóch, to jest niby tu. Spać mi się chce. Nocą ulice są niebezpieczne. Dobrze radzę, wracaj do domu. Tam, do domu. Dobra, nie chcę tego brać. Wow, ale japa. Sorry. Gdzieś tu ogniska jest, w sensie pali? Wow. Wąż Eskulapa. Chciałbym wiedzieć, co za dureń skojarzył zrzucanie wężowej skóry z odrodzeniem i dalej z medycyną. Też nie wiem. Meczka. Pies. Pies. Krasnolud. Ich no jak kurwy tych skurwysynów, co na samym naszym zabadają. Oto część miasta zamieszkana przez starsze rasy. Krasnoludzcy rzemieślnicy i elfi artyści. Czy się nie da przeskoczyć z tego, co rozumiem? Ale czy gdzieś tu jest ognisko, tak by the way? Tak biegam jak powalony, prawie całe miasto już zwiedziłem. Co było? No, drzwi. No, stylecik. Tam nie byłem jeszcze, nie? Układnie. Daleko. O, tu jest... O nie, myślę, że ten będzie. Nie do uwierzenia. Wydaje się, że nawet Wyzima ma swoją gorszą dzielnicę. No. Ognisko, kurde, zarąbiście. Dobra. Dobra, zarąbiście. Dobra, ale tutaj... Czekajcie, siła. Tu nie mogę nic wziąć. Tu mogę. No dobra, i do wschodu, do świtu. To ja tyle talentów miałem, wow, nie wiedziałem. No okej. Dzień dobry. Masz ochotę na chwilę relaksu, przystojniaku? Tylko chwilę? Wszystko zależy od ciebie. Jestem otwarta na propozycję. Nie. Porozmawiajmy. Dobrze, możemy zacząć od rozmowy, ale liczę na więcej. Może mnie jakoś zaskoczysz? O miłości wiemy niewiele. W tyle się... Z miłością jest jak z gruszką. Jest słodka i ma kształt.
Spróbuj zdefiniować kształt gruszki. Nie jestem poetą, ale potrafię poznać gruszkę, gdy ją zobaczę. Jednak masz gadane. Aż mnie od tej rozmowy zaczyna nachodzić ochota na owoce. Masz może jakąś robotę dla Wiedźmina? Może. Jacyś ludzie naprzykrzają się moim dziewczynkom. Zajmij się tym, a odwdzięczymy się hojnie. Zobaczę, co się da zrobić. Chętnie się tym zajmę. Słyszałam o trzech miejscach. Ponoć kręcą się tam po nocach. Zaznacz mi te miejsca na mapie. Paskudno. Dobra, ale najpierw pójdźmy tam. W lewo, w prawo. No dobra. Fuck. Myślałem, że wiele dni. Dawaj, dawaj, dawaj. A tu też się dało przejść, spoko. Piesek. No i lol, gdzie to jest niby? Ja pierdolę, ej. No i niby mam tutaj do niego przyjść, tak? Tylko tego typa tu nie ma. The fuck? Mi się nie pogada. Żeby mi się chciało tak jak... No, no, no. Widzę, że potrzeba było Wiedźmina, żeby załatwić sprawę bestii w kanałach. Ale żeby od razu rzeźnika z Blaviken? O co ci chodzi? O to, że wiem, co z ciebie za ziółko. Lepiej uważaj, bo straż ma na ciebie oko. Nie chcę słyszeć o zabijaniu ludzi w tym mieście. Pewno i tak nie dowiedziałbyś się pierwszy. Bardzo zabawne. Czego właściwie chcesz? Widziałem w mieście ludzi ze znakami salamandry. Wiesz coś o nich? Idź stąd, Wiedźminie. Nie mam ci nic do powiedzenia. Ale... Znikaj. Kapitan nie pozwala o tym gadać. Raz, dwa, cięć! Ej, dobra, ale ja bym chciał swój ekwipunek, tak? Hello. Dobra. No i tu jest luz, nie wchodzę do domu i mam w nosie, nie? tylko typa nie ma. Są schody jakieś na dół. Okej. Okay. tylko na dole nic nie ma. Więc jest fajnie. Ale ciastko. Stąd przyszedłem, nie? Gościu, daj. O. Jestem paserem. Sprzedaję i kupuję. Czym handlujesz? Wszystkim, czym warto. Ciekawe. No jak kurwa będzie? Robimy interes? Straż znalazła u ciebie wiedźmiński miecz. Po pierwsze, kurewska straż. Po drugie, co ci do tego? Niedawno był tu inny wiedźmin. Berengar. To nie była jego brzytwa. Skąd możesz to wiedzieć? Mam trochę gratów twojego kumpla. Kosior pochodzi z innego źródła. Inne rzeczy? Inne, znaczy nie miecz, rozumiesz? Na przykład mogły to być jego zafajdane kalesony. W takim razie skąd miałeś wiedźmiński miecz? Co dostanę w zamian?
Nie zaszlachtuję cię jak wieprza. Uczciwa oferta. Kupiłem go od pewnego typa w karczmie pod misiem kudłaczem. Cechy szczególne? A, nie są ci potrzebne. To najbardziej znany gracz w kości w okolicy. Jest kurwa niesamowity, prawdziwy chędożony magik. Skąd masz rzeczy Berengara? Jesteś kurewsko uparty, koleś. Od pośrednika. Gdzie go znajdę? Znajdziesz go w misiu kudłaczu, ale nie wiem, czy będzie chciał z tobą gadać. Gość misiu nazywa kudłacz. Się Coleman. Skąd masz rzeczy Berengara? Jesteś kurewsko uparty, koleś. Od pośrednika. Talar, chyba się nie zrozumieliśmy. Nie interesuje mnie pośrednik. Potrzebuję informacji o Berengarze. To kurwa nie do mnie. Twój koleżka Wiedźmin pracował dla alchemika Kalksteina. Te informacje masz gratis. Za każdą następną policzę normalnie. Słyszałeś o salamandrze? Jebane gady, słyszałem, ale nie mam bladego pojęcia, czego chcą. Nikt nie ma. Płazy. Co kurwa? Salamandry to płazy. A teraz mów, co cię z nimi łączy. Nic kurwa nie wiem. Robisz interesy z salamandrą? Co ty, ochujałeś? Skąd miałeś rzeczy Berengara? Jestem chędożonym paserem. Wiesz, kto to jest paser, czy mam ci rozrysować? Co ty myślisz, że pytam każdego pieprzonego złodzieja, skąd ma towar? Ja ci coś rozrysuję. Pewna organizacja, Salamandra, ma na pieńku z Wiedźminami. Wiedźmin Berengar znika, a jego rzeczy trafiają do pasera. Do ciebie. Nadążasz? Chędożyć rysunki. Nie mam nic wspólnego z żadnym Berengarem. Moi dostawcy mogą wiedzieć więcej. Poza tym nie utrzymałbym się w branży, gdybym sprzedawał trefne towary, z którymi mam bezpośredni związek. Wierzę ci. Ponieważ jednak istnieje domniemanie niewinności, załóżmy na razie, że to nie ty. No raczej, kurwa, nie inaczej. A z wywiadu gratuluję dedukcji, kurwa mać. Jak do czegoś dojdziesz i będziesz potrzebował informacji, przypełznij, to pogadamy. Dobra. Co nieco ogarnęliśmy. Mamy jeszcze chwilkę. Zobacz tam w wolnej chwili. Kurde, ten typ jest tu. Chcę, chyba jak tam wejść. Nigdy nie. Jej, pada. Szpital Lebiody. Trafiają ofiary plagi Katriony. Jeszcze dwa etapy do końca. Stara wyzima. I piekło. Psia krew, ale jestem mroczny. Przejścia nie ma! Dobra, chcę wejść do szpitala. W szpitalu są chorzy na zarazę. Nie będziesz mi tu choroby roznosił. Zabieraj się stąd, łachudro! Następnym razem przyjdź z poważną ofertą. Wedle życzenia. Nie mam zamiaru ci przekupywać, bo nie jestem zajęty teraz tą misją. Chciałem tędy przejść. Myślił, żeby deszcz był wodą. A czy miał być kupą, kurwa? Nie bawi się tak. Sikami, czy? O, to mnie interesuje. Za ciebie to sama bym zapłaciła. Tak, mówię, że sama. Won, bo szefa zawołam. Mówisz, że sama i co? Paskudna pogoda. Oprych. Oprych. Tam była dziwka, kurtyzana. Ta... Bramkarz.
Kurwa, przecież tu jest dom Salamandry, bo nie ma nikogo. Muszę znaleźć sposób na tych półgłówków. Siema. Zgubiłeś się? Tak. Kto tu mieszka? Ale niewychowany, nie wiesz, że nie odpowiada się pytaniem na pytanie? Mogę spytać inaczej. Patrzcie go, jaki hardy. To dom Baraniny, a my to jego ochrona. Nie mówił, że przyjdzie tu mutant, więc zwijaj się stąd. Dobra, wola cich. Dziewczynka w niebezpieczeństwie. Tutaj na lewo. Drzwi, zamknięte. Dobra, kurde, dajmy tutaj. Cały czas tutaj, nie? Kogo tu nie ma. Wroszek miejski, dobra. Jesteś wielki i brzydki. A bym ci kopa zasadził gnoju. Ale nie mogę. Dobra, ja się z wami pożegnam. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie. Psy!